to jest mały pecet. My jednak dzisiaj zrobimy coś o wiele większego. Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Steelgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka na Morele TV. Pewnie kiedy widzicie pecety na tym kanale, to spodziewacie się Kamila, ale spokojnie, spokojnie, to jest mój tylko i wyłącznie debiut na Morele TV, ponieważ tak się składa, że składam, czy też już złożyłem, swój nowy komputer. No i tak oto postanowiliśmy zrobić właśnie o tym film, ponieważ przynajmniej moim zdaniem jest to jednostka naprawdę ciekawa do wszelkiego wręcz zastosowania. Tak więc będzie to mój całkowity debiut, jeśli chodzi o komputery na Morele TV, tak więc śmiało piszcie swoje komentarze, co o mnie sądzicie, a ja nie przedłużając powiem wam, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Przed zaplanowaniem całego komputera powiedziałem sobie wprost, że chcę zrobić komputer kompletny, praktycznie bez kompromisów, ponieważ będzie to tak naprawdę mój pierwszy w życiu naprawdę komputer z wielkiej, wysokiej półki. Dlatego też wybór części był całkowicie nieprzypadkowy, a niektóre części, które mogą was trochę zadziwiać, a trochę może nie, są po prostu wybrane z mojego poprzedniego komputera, bo po co kupować coś dwa razy, skoro można to fajnie wykorzystać, jak na przykład ramy, dyski, kartę graficzną i tak dalej. Cały komputer będzie oczywiście stworzony do grania, ponieważ muszę mieć trochę FPS-ów, żeby jak najlepiej testować monitory, do montowania filmów, ponieważ średnio robię ich 9, nawet 10 w miesiącu, tak więc jest to naprawdę duża ilość, więc duża moc mi się przyda, jak i hobbystycznie do zabawy w 3D. Chociaż tutaj się przyznam bez bicia, moje projekty nawet 5 czy 10% tej bestii nie wykorzystują. W środku znajdziemy między innymi procesor 3950X, do tego wszystkiego kości RAM 2x po 16 GB, trochę zmienione niż to, co widzieliście w intrze, o taktowaniu 3200 MHz każda, do tego wszystkiego karta graficzna 1080 Ti Asus Strix, jak i chłodzenie Corsair H115 Pro. To wszystko jest zamknięte w obudowie od Cooler Mastera, obudowie, która mi się przede wszystkim bardzo podobała, po drugie chciałem mieć możliwie jak najlepszy przepływ powietrza i po trzecie również potrzebuję tych przednich portów, jak i portu USB-C, ponieważ bardzo często je wykorzystuję, nawet z dodatkowymi donglami. Nie przedłużając jednak, zapraszam was już do benchmarków i zacznijmy od gier. Benchmarki z gier, zaczynamy od Wiedźmina i tutaj na rozdzielczości 1080p bez żadnego problemu jestem w stanie uzyskać okolice 130 klatek. Co warte zauważenia, to użycie procesora, które nawet w miejscu typowo procesorowym praktycznie nigdy nie przekracza 15-20%. Pod sam koniec zobaczycie również tabelkę ze wszystkimi wynikami, również w rozdzielczości 1440p. Gra numer 2 to Red Dead Redemption 2 i chciałem zobaczyć, jak ustawienia najwyższe działają na takim komputerze i okazało się, że nie działają wcale. Gra ta bez żadnego problemu jest w stanie zabić nawet moją jednostkę. Dopiero po zejściu na ustawienia wysokie z niskim MSA uzyskałem średnio okolice 108 klatek na sekundę. Premiera nowego Dooma już wkrótce, więc postanowiłem wrócić do ostatniego Dooma i tutaj całkowicie bez zaskoczeń na najwyższych możliwych ustawieniach zarówno w rozdzielczości 1080p jak i 1440p średnio zatrzymujemy się na limicie 200 klatek. Pół żartem, pół serio. Włączyłem też benchmark w CSGO i jeśli kiedykolwiek powstaną monitory 480Hz, a to pewnie kwestia czasu, zaufajcie mi, to taki komputer na pewno wam wystarczy. Po Mandalorianie wróciła mi chęć do Gwiezdnych Wojen. Jeśli chodzi o ostatnią grę z tym tytułem, to na najwyższych ustawieniach bez żadnego problemu utrzymujemy trzycyfrową liczbę. 100 FPS-ów? Proszę bardzo.
Na prawie samo zakończenie gra Benchmark, czyli Rise of the Tomb Raider. Nawet na najwyższych możliwych ustawieniach jesteśmy w stanie wymaksować 144Hz monitor. Battlefield 1 pożera wszelką moc komputera, jednak na najwyższych ustawieniach jesteśmy w stanie zagrać w okolicach 140 klatek na sekundę. A jak to wygląda również w 1440p? Oprócz samych gier komputerowych, ten komputer został stworzony właśnie do pracy. Tak więc wielką dla mnie rzeczą był procesor. Postanowiłem go przetestować w kilku całkowicie darmowych, procesorowych benchmarkach, tak więc i wy możecie sobie te benchmarki ściągnąć i porównać te wyniki. Ja mogę powiedzieć tylko jedno, że są to wyniki wręcz absurdalne i po prostu cieszę się jak dziecko, wiedząc, że jeden, można powiedzieć zwykły, mainstreamowy procesor potrafi robić coś takiego. Główne znaczenie ma tutaj dla mnie Blender, ponieważ ze względu na moje hobby, jakimi są drukarki 3D, trochę się tam bawię i możecie mi zaufać, ale bardzo trudno jakkolwiek spowolnić pracę tego procesora z grafiką 3D. Jednak co miałbym nie mówić, najważniejszą dla mnie sprawą jest oczywiście, oprócz gier i zabawy z grafiką 3D, obrabianie filmów, bo tych robię średnio 10 na miesiąc, czyli praktycznie jeden co 3 dni. Oszczędność każdej minuty jest dla mnie na wagę złota i wybrany procesor spełnia się w tym zadaniu wręcz wyśmienicie. Dodatkowo premierka wreszcie potrafi w 100% wykorzystać procesory wielowątkowe i nawet w 3950X, czyli 32-wątkowym monstrum, widzę dosłownie 100% wykorzystanie każdego pojedynczego wątka. Ogromną dla mnie różnicę po przesiadce robi nie tylko czat renderu, ale tak naprawdę przede wszystkim podgląd podczas pracy na żywo w edytowany materiał nagrany w 4K i 60 klatek. Sama ta płynność i lekkość pracy nie dość, że oszczędza mi mnóstwo czasu, to po prostu na takich plikach pracuje mi się o wiele, wiele wygodniej niż na poprzednim 6700K, na którym musiałem często schodzić z jakości podczas podglądu, a nawet i używać plików proxy. Nie jest jednak idealnie. Tak jak temperatury podzespołów są na bardzo dobrym poziomie, a przepływ powietrza w tej obudowie jest wręcz fenomenalny, tak też trzeba sobie powiedzieć wprost, że ta obudowa jest po prostu głośna. Na całkowicie standardowych ustawieniach, prosto po podłączeniu komputera pod obciążeniem, komputer ten generuje okolice 43 dB. Zresztą posłuchajcie sami. Oczywiście robiąc własną krzywą wentylatorów jesteśmy w stanie to w pewnym sensie polepszyć, jednak pod 100% obciążeniem, nieważne co byśmy robili, te ogromne przednie wentylatory nawet na niższych obrotach będą głośne. A prawda jest taka, że w przypadku tej obudowy, jeśli ustawiamy przednie wentylatory na niskie obroty, to przynajmniej moim zdaniem mija się to z celem, ponieważ obudowę tę, przynajmniej ja, kupiłem po to, żeby mieć możliwie jak najlepszy przepływ powietrza, a dodatkowo oprócz tego bardzo mi się podobała i osobiście bardzo potrzebuję chociażby 4 portów USB 3.0 z przodu, jak i portu USB-C. Do pracy. W przypadku temperatur nie ma co narzekać. Temperatury wszystkich podzespołów wraz ze wszystkimi dyskami i tak dalej są na bardzo, ale to bardzo dobrym poziomie, a ze względu na bardzo dobry przepływ powietrza zarówno karta graficzna, jak i procesor mogą zejść trochę z obrotami. Po lekkiej zabawie z krzywymi udało mi się uzyskać stabilne 2000 MHz na grafice przy obrocie wentylatorów na poziomie 1250-1300 RPM. Temperatura procesora, co ciekawe, faktycznie w jakiejkolwiek grze nigdy nie przekracza 60 stopni przy bardzo wolnych obrotach, a dopiero pod 100% ciągłym wykorzystaniem wentylatory wchodzą w okolice 55% i utrzymują procesor bez jakiegokolwiek problemu w okolicach 60 stopni. Śmiało mógłbym tutaj jeszcze bardziej zwolnić wentylatory na CPU. Podsumowując, jest to komputer, który wręcz wyśmienicie sprawdza się w roli, do którego go potrzebuję. A ja potrzebuję trochę więcej klatek, żeby móc jak najlepiej testować monitory, potrzebuję dobrej mocy w premierce, żeby jak najlepiej montowało mi się filmy oraz całkowicie optymistycznie potrzebuję jak największej mocy, żeby fajnie mi się bawiło Blender, chociaż tutaj przyznaję bez bicia, że moje banalne projekty nie wykorzystują nawet 10% mocy tego procesora. Jest to istna maszynka do pracy, jak i do codziennego użytkowania, która pozwala spełnić się pod każdym względem w rzeczach, które wymieniłem wcześniej. Komputer, który sprawdza się wyśmienicie w jakimkolwiek zadaniu, a dodatkowo utrzymuje przepiękne temperatury podzespołów. Wraz z tymi temperaturami niestety jednak idzie głośniejsza praca wentylatorów i ogromne siatkowane przestrzenie, przez które wydobywają się wszelkie dźwięki. Jeśli jednak ktoś szuka istnego konia roboczego do pracy, jak i do gier oraz do wszelkich innych hobby, to prezentowany dzisiaj komputer poradzi sobie dosłownie na każdej płaszczyźnie w mistrzowski sposób.
Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Oczywiście spokojne głowy, to jest tylko i wyłącznie mój debiut. Ja zostaję w monitorach, monitory uwielbiam i trochę się ostatnio na rynku dzieje. Tak więc myślę, że będzie bardzo ciekawy rok dla monitorów, przynajmniej mam taką nadzieję. A ja mam po prostu nadzieję, że wam odcinek się podobał. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegokolwiek więcej, pytajcie śmiało. Jak sami widzicie chyba po moim uśmiechu z komputera, jestem zadowolony od lewej do prawej strony. Nie żałuję praktycznie każdej złotówki na ten komputer, jednak tak jak mówię, jest to jednostka... Coś, co nazwałem bez kompromisów, tak więc bez żadnego problemu, jeśli ktoś się uprze, można tutaj włożyć tańszą płytę główną, tańszą obudowę, bo to jest zdecydowany overkill, powiedzmy to sobie szczerze, mi się po prostu strasznie podobała i działa wręcz fenomenalnie, ale jest głośna, można dać tańsze chłodzenie, można dać inny procesor i tak dalej, ale tak jak powiedziałem, jest to mój pierwszy w życiu porządny, to jest chyba za mało powiedziane, komputer właśnie do pracy, więc powiedziałem sobie, trudno, raz wydam. Mam nadzieję, że będę szczęśliwy. I powiem wam, że zdecydowanie jestem, ponieważ komputera na dzień, kiedy to nagrywam, korzystam już prawie miesiąc i po prostu wow. Jeśli odcinek wam się podobał, to zostawcie teraz łapkę w górę, za co wam serdecznie dziękuję. Jaki komentarz, jeśli macie jakąś krytykę do mnie, w moim debiutanckim, można powiedzieć, filmie o komputerach. Jeśli wam się odcinek nie podobał, łapka w dół, wtedy napiszcie, co wam się nie podobało, postaram się to poprawić. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, mam nadzieję, że w komentarzach będę mógł wam odpowiedzieć, tak więc pytajcie śmiało o wszystko. No cóż, nie zostało mi nic innego, jak się z wami pożegnać i życzę wam szczęśliwego nowego roku, ponieważ wiem, że ten odcinek już się pojawi w 2020 roku, tak więc wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia już wkrótce w następnych odcinkach z monitorami i nie tylko. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.